Cześć! W filmie z 8 kwietnia o pladze fałszywych linków do OLX i Allegro bardzo ogólnikowo wspomniałem, jak bardzo na przestrzeni kilku lat rozwinął się ten sposób oszustwa. Aktualnie jest on w pełni zautomatyzowany dzięki społeczności grup przestępczych zrzeszających się m.in. na popularnym komunikatorze Telegram. Udostępniane są tam gotowe panele obsługiwane przez boty, które w kilku prostych krokach prowadzą oszusta, aby wygenerował sobie link do swojej fałszywej oferty. Gotowy link, który imituje serwisy sprzedażowe jak OLX, Allegro czy Vinted, jest połączony z bramką płatności za pomocą Blik lub PayU. Korzystanie z takiej opcji daje oszustowi ogromną wygodę i sporą anonimowość, za którą musi zapłacić właścicielowi takiego panela nawet 50% z każdej transakcji. Dzieje się to również automatycznie, a rozliczenie następuje w kryptowalucie. Zazwyczaj jest to Tether, który posiada przelicznik 1:1 z dolarem amerykańskim. Najpopularniejszą grupą na Telegramie, na której oferowane są wszelkie maści kurectwa tego świata, w tym m.in. wspomniane panele do tzw. wyjebek, jest Polish Team. Na początek posłuchajcie, czym zajmuje się na tej grupie jeden z naszych widzów. Hej, czy kojarzycie może grupę oszustów z Polish Team? Grupa telegramowa. Siedzę na niej i trochę przeszkadzam. Bramki do przyjmowania płatności na Blika, lewe strony OLX, Allegro. Sami siebie nazywają pracownikami, a ofiary wiktimami. Po co nazywać się oszustami? Czasem im trochę czasu spalam i widzę, jak kolejne moje troll konta trafiają na ich czat jako victim, który zamiast płacić grzecznie, to pyta ich o jakieś bzdury. W stylu, a co masz na sobie? Niestety ciężko z tym walczyć, bo stworzenie nowej oferty na Allegro czy lewe OLX to chwila. Jest bot, wysyła się mu zdjęcie przedmiotu, skąd niby sprzedawca, ile kosztuje i link generowany w chwilę. Więc ja czasem te linki generuję i zgłaszam do CERT. Teraz posłuchajcie kolejnej historii od jednego z naszych widzów, który przez pewien czas sam był po tej złej stronie i przed czym chce ostrzec tych, którzy zechcieliby spróbować łatwych pieniążków. Hej, piszę do Was, ponieważ chciałbym ostrzec ludzi przed tak zwanym blikowaniem oraz sprzedażą rzekomych rzeczy na Marketplace. Prosiłbym też o anonimowość. Przechodząc do tej sprawy, to swego czasu także oszukiwałem ludzi, ponieważ miałem kłopoty finansowe, a był to bardzo szybki zarobek. Teraz tego żałuję, aczkolwiek czasu nie cofnę. Wiem doskonale, gdzie jest społeczność tych oszustów. Jest to na Telegramie w kanale społeczności Polish Team. Nie wiem, dlaczego tego jeszcze nie usunęli czy zbanowali. Społeczność tych oszustów jest przygotowana na wszystko, od blokowania i fake sprzedaży, do nawet oszukiwania takich firm jak Amazon czy podobnych. Działa to w ten sposób, że mówią przykładowo, że dana rzecz im nie doszła, a po konsultacji z supportem tychże firm dostają przedmiot zupełnie za darmo. Działają oni też wyłudzając pieniądze od tak zwanych simpów, czyli samotnych mężczyzn, że tak to ujmę. Przykładowo wysyłając im filmy z pomarańczowej platformy w zamian za blika czy przelew. A co do stron, są one generowane przez tak zwanego Polish Bota, który tworzy link do Allegro, OLX, Vinted, a nawet Amazon. Na tym Telegramie jest też handel dowodami tożsamości, czy nawet handel kontami Traficar, aby jeździć samochodem na czyjeś prawko i kartę płatniczą. Chciałbym też ostrzec wszystkich próbujących zabawy w tym, czy zarobków w ten sposób, bo często jak sam nie chcesz już tego robić, to jesteś zmuszany lub zastraszany. Przykładem może być, jak pewien chłopak zgłosił to wszystko organom ścigania, to został tak zwanie zdoksowany, czyli wszystkie jego dane zostały opublikowane, łącznie z danymi wrażliwymi. Opublikowali także dane jego mamy, także z danymi wrażliwymi jak PESEL, adres zamieszkania i tym podobne. I nagle ten chłopak zaginął. Mam nadzieję, że mnie to nie spotka. Dlatego też dla bezpieczeństwa proszę o zachowanie mojej anonimowości, gdyż nie chcę, aby coś mi się stało. Pozdrawiam serdecznie. Na grupie Polish Team można też zakupić dane z wycieków, które ułatwiają m.in. kradzież kont na Facebooku lub gotowe skradzione konta Facebook do oszustw. Po dostaniu się przez oszusta na takie konto Facebook, może on przy pomocy panelu z bramką płatności Blik wyłudzać pieniądze od znajomych takiego skradzionego profilu i nie musi już wcale biegać po bankomatach. Przekonała się o tym jedna z naszych widzek, która zobaczyła podejrzane wiadomości na grupie na Messengerze, którą stworzyła ze swoimi koleżankami i odbyła nawet miłą pogawędkę z oszustem. Posłuchajcie. Witam poszukiwacze. Wczoraj mojej znajomej wbili na konto i standardowo wiadomość, że potrzebuje kasy i czy mogłabym jej przesłać blikiem. Wiedziałam, że to fake i szybko ją powiadomiłam. W międzyczasie chwilę z nim pogadałam na grupie ze znajomymi, żeby też widziały jego wiadomości. Z tego, co on pisał, to Was zna i nawet podesłał mi linka, gdzie już wcześniej wspominaliście o jego ekipie. To oni też chyba lubią Was oglądać. Koleżanka oczywiście zgłosiła sprawę na policji, ale niestety raczej nic to nie da. Każdy wie, jak działają organy prawa w cyberprzestępczości. Szczególnie jeśli chodzi o zwykłych ludzi.
Może ten materiał pomoże nagłośnić tą sprawę, bądź sprawi, że ludzie w końcu zaczną używać dwuetapowego logowania i tym podobne. Pozdrawiam serdecznie. Marlenie się wbili na konto na Facebook, nie przelewajcie jej kasy na Blika. Fajnie, że pierwszy to odczytujesz. XD, wiem. Ile już kasy zarobiłeś dzisiaj? Dużo masz takich łosi? 7,5 koła, nie ma lipy. Szacun. Ale robię 3 godziny, więc w sumie jest okej. No to szybka kasa. A jak chcecie iść na policję, to strata czasu, z góry mówię. XD. Wiem, ale zgłosić zawsze można. Szczerze? Już nawet nie przyjmują w 70% przypadkach. He. Ostatnio wbiłem na konto babki. To czytałem i pisała, że komendant jej powiedział, że nie ma szans na odzyskanie hajsu, a wyczekała 4 godziny. A ile masz słupów? 0. Znaczy no, jak potrzebuję gdzieś bliki przyjąć, to biorę ludzi z Facebooka. Jak wytargałeś od niej hasło? Kupiłem. Lol. Zgaduj ceny od konta. No nie wiem, 500? Ło kurde, ale poleciałaś. 16 zł. No fakt. XD. To chyba promocja była. Nawet i taniej idzie dostać. W wieloparku taniej? No za 100 kont dałem 1000 zł chyba. Ty weź mnie naucz tego. XD. Nie ma co, ryjebanie. Ale jej już daj dzisiaj spokój. No już dałem, właśnie zamykam dalej. Dzięki. Powodzenia. Jeszcze kont trochę do zrobienia jest. Pozdro, trzymaj ta się. Wszystko na wp.pl? Wp, o 2. Łatwo się dostać? Dużo wycieków, a ludzie głupi, xd. Gorzej z Gmaila? Na Gmaila się nie wbijesz, najbezpieczniejszy. Wp, o 2, ścierwa, bo nie ma żadnej weryfikacji. No właśnie. Dobra, ja lecę, bo zaraz Polaki spać będą szły, a trzeba coś pyknąć jeszcze. Pozdro. To oddaję już konto i baw się dalej. Nie zmieniałem nic, ma dostęp dalej. See ya. Ile ty lat masz w ogóle? Bo tu same boomery, a ty coś ogarniasz. Wystarczająco. Plus 23? A, oglądam poszukiwaczy na YouTube. XD. No. Nasza ekipa. A, widziałam, dobre. Twój zysk z bliczków, $2135. Balans konta, $0.72. Twój procent, 55%. Twój procent od blików, 65%. Czas działania 3 dni, 1 godzina. Całkowity zysk x USD. Żyć nie umierać. No jak? A teraz hit odcinka. 18 marca wrzuciliśmy film w temacie kradzieży konta Facebook i posłużeniem się intymną korespondencją dwóch mężczyzn znalezioną przez oszusta na Messengerze tego skradzionego konta w celu szantażu. Odezwał się do nas ten profil, który szantażował siostrę jednego z tych mężczyzn. Osoba po drugiej stronie twierdzi, że oszust, który wykorzystał to konto do szantażu, siedzi już w więzieniu, a on jest tym, który mu to konto sprzedał. Z tytułu, że ten już z tego konta nie może korzystać, wbił się na nie ponownie. Oglądając nasz film w tym temacie, postanowił się do nas odezwać i przy okazji zdradzić parę szczegółów z przestępczego życia, jakie prowadzi. Od razu zaznaczam, że część rozmowy może nie być do końca zrozumiała dla laika, który nie siedzi w tym świadku, w tym dla mnie. Posłuchajcie. Cześć wariaty, widziałem, że miesiąc temu zrobiliście o mnie film na temat szantażu. Beka w cholerę, pozdro. Robimy interview za shoutouta? Cześć, no rzeczywiście kojarzę. Paweł, co na romantyczne przytulanie na plaży się umawiał z kolegą. Co to znaczy shoutout? Zaraz ci opowiem wariacik, tylko idę sobie walnąć mewki. Ogólnie powiem ci tyle, że ziomo co był na koncie i jechał extorta, został walnięty i nie ma go już. Hashtag freeklepto. Dobra, daj mi te pytania, czy cholera wie, co tam chcesz wiedzieć. Jak mi się będzie chciało, to może nawet zrobisz sobie film o tym. Chodzi o tego Pawła, co z jego konta piszesz? Walnięty, to znaczy nie żyje? Ktoś mu coś zrobił, czy sam sobie zrobił przez twój kolejny szantaż? A nie, ten ziut, co próbował zrobić tą babkę, siedzi na pipce w pierdlu w kato. Czyli to nie ty pisałeś z tego konta do niej? Dostałeś to konto od niego? A nie, to były moje konta z mojego database'a, tylko ostatnio rehakowałem. Bo co, można sprzedać drugi raz. I czekłem DM, bo mi się nudziło, bo i tak spalone konto, nie ma kogo przerobić, a taka akcja, że aż mi się przypomniało. Ile za takie konto Facebook się płaci? Cena jest różna i zależy na przykład od stażu, aktywności itp. Oj wariat, zabiorę cię po całym Telegramie jak chcesz, wszystko wiem. Praktycznie robiłem każdy rodzaj wyjebki, jaki sobie możesz pomyśleć. Przy tym nie mieszkając w Polsce. Konta masz tak, 3 rodzaje. 2 nieklaimowane, 1 klaimowane. Te nieklaimowane masz 8 code i 6 code, to jest w zależności jakie jest zabezpieczenie konta, tak się po prostu nazywa na markecie. To znaczy, że musisz samemu się wbić na maila, wywalić ownera z O2 albo WP,
dodać e-mail odzyskujący, żeby nie mogli nic zrobić, wywalić cookiesy. Potem wchodzisz na Facebooka i jakieś tam free konta, które będą na e-mailu. Dowody ITP na jakieś wyrywki kont albo do wysłania ewentualnie faktury, które można przerobić. Konta Unclimate masz normalnie po 2,5 dolara za loga, za taką normalną jakość. Te Six Code z racji, że większość to ściek i nie idzie nawet logować się. Po dolarze za valid login do e-maila i opcja odzyskiwania na Facebook. Klejmowane konta są już takie, gdzie było to robione przez inną osobę, więc czas proxy i ITP są brane pod uwagę i mogą kosztować od 15 do 40 dolarów. Praktycznie takie, że vendor daje ci ciastko, wbijasz sobie na specjalną przeglądarkę z importem ciastek i masz. Można jechać ile wlezie. Co do wartości konta, to przy Unclimate jest zawsze po 2,5 dolara, bo nikt nie ma pojęcia, jak zrobić poprawny config do OpenBaleta, żeby od razu zlogować datę stworzenia i ilości znajomych. Co do daty stworzenia, to raczej każdy ma wywalone. Jak ma mało znajomych, to się prują do vendora, że cipa logi i dostają refunda. Ale z czego sam obczajam od kupujących moje logi, to też nie idzie nikogo blikować, no chyba, że jakieś tumany ze wsi. Nie bardzo wszystko kumam. Czy te konta się tak jakby wypożycza za kasę, czy kupujesz takie konto i jest twoje? Kupujesz i jest twoje. Okej. Są niektórzy vendorzy, którzy też oferują jakimś ofermom procent z oszustw, na przykład z konta, jakich nie stać albo nie chcą ryzykować. A jak się dowiedziałeś, że ten koleś, co używał tego konta, siedzi? Wie się. Dwóch, co się lubiło, nagle znika, to wiadomo, co się stało. Okej. Długo się w to bawisz? Cholerę, z 3 lata. Po prostu wracam, jak mi brakuje i to, co ludzi interesuje. Ma się kontakty u insiderów lub bezpośrednich sellerów database'ów. To jest to moment. Jedyne co, to config zrobić, jakieś proxy, import i cyk. Robisz wszystko, czy tylko handlujesz tymi kontami? Nie, no robię wszystko. Przez jakiś czas miałem własny panel do Elixa Allegro lokalnie, sprzedajemy Otomoto i Gratka. Poza tym pracujesz gdzieś, czy tylko oszustwa? Nie, no co ty, nie chce mi się iść. Poza tym Czechy mają wywalone w zarobki, więc nikt się nie interesuje. A sposobów na wypłatę krypto anonimowo jest masa. Oszczędzasz czy na bieżąco wydajesz? Raczej jak coś chcę, to kupuję. Mam wystarczająco na wszystko, co mi się upodoba. Po prostu jak pieniądz spada pod daną granicę, to trzeba dorobić. Żyjesz normalnie wśród ludzi, masz przyjaciół, rodzinę czy tylko w necie? I konsumpcja w samotności? No a jak? To, że jestem wyjebkowicz, to nie znaczy, że nie mam kolegów ani rodziny. Każdy ma i każdy w jakiś sposób próbuje dorobić na swoje, żeby mieć albo nie mieć. Można tak powiedzieć, ale nie mogę być specyficzny. Skamujesz tylko Polaków, czy ogólnie Europa, świat? Polska, fokus, bo masz po pierwsze tanią siłę roboczą do oszustw, jeżeli chodzi o fejkowy OLX. Po drugie, każdy polski nastolatek jest napalony na 100 dolarów. Plus, bez obrazy, ale Polacy są tak niedoinformowani, jeżeli chodzi o sprawy internetowe, że aż szkoda okazji. Jednorazowo ile najwięcej wyłudziłeś kasy? Raz było, że babce cały bank wyczyściliśmy, chyba 50 tysięcy. W jaki sposób? Fałszywy bank? Inwestycje? Kredytówka bez limitu, przelew 5 centów i można walić do limitu konta. Znaczy dolarów, nie centów. Pomyliła mi się waluta. Ile masz lat? Zastanawiasz się czasami, czy łatwa i duża kasa to wszystko, co w życiu jest ważne? Masz czasami wyrzuty sumienia lub miewałeś na początku? Jak się w to wkręciłeś? Lat mam 25+, trochę było przykro na początku, może przez tydzień, ale potem wystarczy traktować ludzi jak obiekty i tyle. Taka filozofia. To, że żyję z oszustw, nie znaczy, że jest to proste. Dla każdego wydaje się, że kraść jest łatwo. Może i tak, przy sumach na przykład 200 zł. Ale tyrać za 200 do 500 zł na dzień i być zależnym od kogoś innego 24/7 jest żenujące. Poza tym, że większość osób na polskim Telegramie nie ma ukończone 17 lat i z tego dorabiają. Tylko ci ludzie, obiekty według ciebie, mogą mieć różne sytuacje życiowe. Ktoś przez ciebie może nie wykupić leków na leczenie ciężkiej choroby, nakarmić dzieci itp. Jakie miałeś dzieciństwo? Rodzice normalnie pracowali? Brakowało ci czegoś? Czy po prostu wpłynęło na ciebie środowisko, koledzy i tym podobne? Mówi się szkoda, jak nie ja, to ktoś inny, nikt nie jest święty. Dzieciństwo nie ma z tym nic wspólnego. Niektórzy ludzie mają morale, inni już nie mają, jeżeli widzą zysk dla siebie, to łapią za okazję. Nie masz problemu z tym, że w świadomości normalnego społeczeństwa jesteś zwykłym pasożytem i taki obiekt jak ty mógłby nie istnieć bez szkody dla świata? Zdajesz sobie sprawę, że twoje istnienie w tej formie to jak bycie chwastem w zadbanym ogrodzie? Nie mam z tym problemu. Już od pewnego czasu nie zajmuję się manipulacją kogokolwiek jeden na jeden. Sprzedaję konta, database'y, polskie wycieki z numerów, dokumentów i tym podobne. Aczkolwiek opinia innych osób nie była dla mnie problemem. Dużo pasz, pijesz, tak szczerze? Nic, to na początku to było z beki. Okej,
Wiem, że wydaje się to dziwne. Jak dobrze wiesz, cały Telegram to narkomani, dzieciaki i oszustwa. Z jednego punktu do drugiego w chwilę. Młody dorobi się $200, wyda 100 na oksy. Masz jakieś plany na przyszłość? Ustatkowanie, wycofanie się z tego, założenie rodziny? Ledger z pieniędzmi zakopany w Polsce, a tak to nie wiem, raczej mnie nie interesuje. Mam skończoną szkołę w kierunku cyberbezpieczeństwa. Mogę zawsze znaleźć robotę. Po prostu tak prościej, jak się już wie. Ten ziomek, co miał to konto wcześniej, wiesz jak wpadł? Wpadł, bo to głupie dziecko i mefiarz. Miał poza tym sprawę w sądzie już o mefedron, bo go starzy przyłapali. Więcej nie mogę powiedzieć. Chcesz coś powiedzieć naszym widzom? Jakieś motto, przesłanie? Nie wiem, nie ćpaj, nie chlaj, tyle. Warto się doinformować, albo przynajmniej nauczyć starych, co to subdomena, lub tych, którzy nie są świadomi. Jeszcze jedno pytanie, bo odzywają się do nas osoby, którym skradziono konto Facebook, zmieniają hasła, włączają weryfikację dwuetapową i podobno dalej na tym koncie siedzi oszust. Jak to się dzieje? Nie usuwają sesji na Facebook. Lol. Jak nie zabezpieczy e-maila, to można zawsze wejść z powrotem tym samym linkiem na WP. Da radę pozdrowić 3 osoby w filmie? Jasne. W sumie 4. Petty CR, Oblok, Ege i Nitial. Jakbyś mi mógł jeszcze kogoś wysadzić w powietrze, jeżeli ci się chce. Innego Wyjebkowicza, ale CERT robi sobie ze mnie jaja. To znaczy? Pisałem z jakimś ciulem na Telegramie z tiketu z CERTa, ale myślał, że mu chciałem swata załatwić, bo mi się nudziło. No, takiego wariacika, co ma ego i panelik do oszustw. Mam w sumie pełne dane z Orange, bo mam insidera. Jak mam to zrobić? Cholera wie, może masz jakieś kontakty. No chyba, że nagrywasz tylko dokumenty na temat oszustw. No, tylko to. A to dobra, pozdro, przynajmniej idź i wydaj te viewsy. Chcesz, to ci mogę dać więcej info, bo w sumie walić polski Telegram, same półmózgi i pele. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania do tego oszusta, to zadawajcie je w komentarzach. Być może, jak sam zadeklarował, będzie mu się chciało na niektóre z nich odpowiedzieć. Przekazaliśmy informację o rzekomym schwytaniu oszusta szantażysty ofierze, podejrzewając, że być może zgłoszenie przez nią tego faktu organom ścigania przyczyniło się do jego schwytania. Posłuchajcie, co nam odpisała. Szczerze mówiąc, kiedy emocje już zeszły, skupiliśmy się głównie na wsparciu emocjonalnym dla brata, który był w rozsypce. Oszust cały czas próbował wyszukać dane pracodawcy mojego brata, dalszą rodzinę, najbliższych przyjaciół, cokolwiek, żeby to rozesłać dalej. Jak wspomniałam, udało mu się to wysłać tylko naszym rodzicom, jednak zdążyliśmy zapobiec, żeby nie zobaczyli zdjęć, które mogłyby wywołać u nich traumę. Na szczęście brat nigdzie w internecie nie upubliczniał swojego aktualnego życia zawodowego czy prywatnego, więc oszust, mając małe pole do popisu, po prostu w końcu sobie darował. Ta sytuacja uświadomiła nam przede wszystkim, jak wiele danych osobowych oraz treści o nas można znaleźć na internecie i to, że sami nieświadomie je udostępniamy. Na policję w końcu się nie udaliśmy. Brat nie był w stanie, a ja nie chciałam niczego zrobić za jego plecami, więc uszanowałam jego decyzję. Niemniej bardzo się cieszę i dziękuję za informacje, jakie nam przekazaliście. Cieszę się, że gościu dostał jakąkolwiek nauczkę, ale wciąż przeraża mnie to, jak wielu jest strasznych ludzi. Jak słyszeliście, sprawa okazała się zbyt wstydliwa, aby zgłaszać ją gdziekolwiek, więc szantażysta nie dostanie dodatkowych miesięcy czy nawet lat odsiadki za swój czyn. Udostępnijcie ten film, gdzie się da, aby świadomość w temacie oszustw w społeczeństwie rosła. Im więcej świadomych tego typu zagrożeń, tym trudniej będzie przestępcom. Zachęcamy Was do komentowania i kliknięcia łapki w górę oraz subskrypcji naszego kanału. To by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.